Kochani, pomódlmy się tak, jak to czynimy zwykle i poprośmy Pana raz jeszcze o błogosławieństwo i pomazanie na ten czas. Ojcze, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, dzisiaj stajemy przed Twoim obliczem. Ostatni to już wykład, Panie, i też jesteśmy świadomi, że to już też jest ostatnia godzina. Chcemy być tego pewni, przekonani, wyprostowani, oczekujący na Twoje przyjście. Modlę się przy tej okazji, abyś dał wzrost tym słowom, aby one wydały owoc w naszym życiu, aby sprawiły w nas tą piękną pracę, która nas umocni, wzmocni, posili przed Twoim przyjściem. Panie, nikt nie potrafi dać wzrostu, jak tylko Ty. I tego chcemy się spodziewać i na to oczekiwać. Imieniowi Twemu niech będzie chwała po wszystkie dni. Amen. Amen. Kochani, dzisiaj już, tak jak to było wspomniane, ostatni wykład. Kochani, nie wiem, czy wiecie, że właśnie w tym roku cały świat, a już na pewno Izrael, bo jesteśmy przecież w tym temacie, przeżywa bardzo wyjątkowe święto. To 50 lat od tej pamiętnej wygranej wojny w 1967 roku, dokładnie 5 czerwca. Tam na Bliskim Wschodzie rozjuszyła się wojna, niesamowita wojna, która też niesamowicie się skończyła, bo tamtego dnia praktycznie wszystkie kraje ościenne, arabski świat napadł na Izraela. I to, co się tam wydarzyło wówczas, co tam miało miejsce w Izraelu, jest niesamowitą lekcją historii dla nas i niesamowitym świadectwem. Bo powiadają bibliści i w ogóle przecież i historycy, że to spektakularne zwycięstwo Izraela w ciągu 6 dni, przecież to był ledwie rodzący się kraj, w ciągu 6 dni w sposób niezwykły rozgromił wszystkie te wojska, które napadły na ten kraj. Mówią historycy, że to była najlepsza kampania lotnicza w przeciągu, inaczej, w stosunku do wszystkich wojen na świecie, jakie miały miejsce. Izrael jak na podmuchu wiatru rozgromił wszystkie wojska. To była najlepsza kampania lotnicza wszechczasów. Izrael wygrał wojnę, która spowodowała, że ten kraj zaczął prosperować i stał się super mocarstwem na tamtych terenach. Właśnie tamtego dnia i w tym roku, w tym miesiącu obchodzimy 50 lat od tamtego wydarzenia. Kochani, Izrael jest, ponieważ już czas minął, lata upływają i Izrael już nie jest tym samym Izraelem, co wtedy w 1967 roku. Izrael dzisiaj uznawany jest za państwo, które ma jedną z najpotężniejszych armii na całym świecie. Najbardziej zaawansowana technologia wojenna właśnie jest w tym państwie. Największe technologie komputerowe tam mają miejsce. Miasta, całe miasta zamieniają się w nowoczesne, tak zwane mądre, smart cities, smart, czyli mądre miasta, gdzie już cała infrastruktura jest zarządzana komputerowo. Są to najnowocześniejsze miasta na świecie dzisiaj. Więc Izrael jest niezwykle prosperującym krajem. I aby pociągnąć temat, ponieważ na ostatnim wykładzie mówiliśmy, jak cudownie Bóg sprowadził ten naród z powrotem do ziemi obiecanej i jak powiada Biblia, będzie lepiej ci się powodziło niż za dawnych czasów, to właśnie oglądamy na naszych oczach. Kochani, jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie obszary pustynne zanikają. Nie ma drugiego takiego miejsca na całym globie, ponieważ tak jak kiedyś taki zacny człowiek, powieściopisarz, celebryta tamtych czasów, Mark Twain, myślę, że kiedyś młodzi ludzie czytali jego powieści, wybrał się kiedyś do Izraela i powiedział, chyba nie ma najbardziej opuszczonego, bezwartościowego miejsca jak właśnie tamto miejsce. Ale gdyby to miejsce dzisiaj zobaczył,
to chyba by naprawdę pozostawiło to wrażenie na nim, ponieważ to miejsce pustynne, odosobnione, niezamieszkałe, które widział na własne oczy za czasów jego życia, dzisiaj jest zupełnie inne. Tamtętni życie. Mówi się, że około 90% warzyw i owoców, które docierają do Europy, pochodzi z Izraela. Więc kochani, kiedy bierzesz jabłko, no może nie jabłko, jabłko raczej jest stąd, ale inne cytrusy, jakieś inne warzywa, wspomnij o tym, że tak Bóg pobłogosławił temu narodowi, że jak obiecał, tak się stało. Jeszcze będziecie zamieszkałe, mówił Pan do tych pagórków izraelskich, i jeszcze wydacie owoc. I ten owoc jest wydawany. Kochani, ale dzisiaj idziemy krok dalej, ponieważ będziemy rozważać coś, co jest bardzo spektakularnego, a co jest jeszcze w zasadzie przed nami. Jak z pewnością domyślaliście się w ciągu tych wszystkich wykładów, to starałem się tą treść czasów ostatecznych bardzo, bardzo wnikliwie porównywać do naszych czasów. To, co się dzisiaj dzieje, myślę, że najbardziej znaczącymi, najwięcej dającymi kazaniami są te, które potrafią Boże prawdy odnieść do czasów, w których żyje słuchacz, który słucha tych kazań. Nigdy sukcesu nie odniesie kaznodzieja, który swoją treść nie potrafi dostosować do czasów, w których obecnie się żyje. A więc to starałem się czynić, mówiąc o czasach ostatecznych, i jestem pewien, że żyjemy w czasach ostatecznych, a tym bardziej, kiedy czytam ten fragment. A w dniach jakich? Ostatecznych. Stanie się, że poprowadzę cię przeciwko mojej ziemi, aby poznały mnie narody, gdy na ich oczach okaże się świętym na tobie Gogu. Gogu, a więc będziemy o kimś szczególnym dzisiaj mówić, nieco więcej o nim powiem. Mam nadzieję, że dzisiaj nieco poznanie nasze wzrośnie w tym temacie. Kochani, na trzy części dzielę dzisiejszy wykład. Zamknę go w trzech punktach. Po pierwsze, chciałbym odnieść to przesłanie dzisiejsze do takich czterech bohaterów objawienia świętego Jana. Tam w pewnym momencie Jan zauważył pewne konie, które wychodzą. I te konie miały określone kolory i określone znaczenie, określone zadanie, określoną moc, która za nimi szła, władzę, i coś za nimi też szło. Nie będę się nad tym bardzo szczegółowo dzisiaj zagłębiał, bo nauczania na ten temat było już bardzo wiele i w naszym zborze, a także różnych książek jest wiele na ten temat, ale chciałbym zwrócić dzisiaj szczególną uwagę na ten całościowy obraz. I także na ostatniego konia, który myślę, że będzie dla was również odkryciem. Zwykle nie mamy jakiegoś problemu z tym tekstem, ale a ja też powiedziałem przecież, że nie, zresztą obiecałem, że nie będę wychodził poza czas pochwycenia. Nie chcę się tam wychylać zbyt daleko, ale ten temat zauważycie, że bardzo dotyczy naszych czasów, i to chciałbym dzisiaj pokrótce powiedzieć w pierwszym punkcie. Drugi punkt to pytanie, które dzisiaj zadałbym wielu kaznodziejom i zadając je prosto w twarz. Przebudzenie i pokój, czy odstępstwo i wojna? O czym mówi Biblia? Albo co zapowiada? Bo wielu kaznodziejów wychodzi i mówi, będzie wielkie przebudzenie przed przyjściem Pańskim, cały glob się nawróci, będzie wielki pokój. Ale ja znajduję wręcz przeciwną atmosferę, o tym mówiłem już podczas wykładów, że raczej przed przyjściem Pańskim będzie miała miejsce cisza przed burzą w Kościele. Będzie miało miejsce odstępstwo, jakiego jeszcze nie było, i będą wojny, jak powiada Biblia. I o tym powiem nieco więcej w tym drugim punkcie, i zmierzając w zasadzie do trzeciego, który też się też tak nazywa jak ten punkt, a więc trzecia wojna światowa. O czym mówi Biblia? Czy mamy prawo spodziewać się jakichś rozruchów, a czy już na pewno mamy się prawo spodziewać wojny o charakterze globalnym? No odpowiemy sobie na to pytanie właśnie w trzecim punktu, a tymczasem zechciejmy otworzyć objawienie świętego Jana, 6 rozdział, od 2 do 8 wiersza.
I pozwólcie, że przeczytam krótko. I widziałem, a oto biały koń, ten zaś, który siedział na nim, miał łuk, a dano mu koronę. I wyruszył jako zwycięzca, aby dalej zwyciężać. A gdy zdjął drugą pieczęć, usłyszałem, jak druga postać mówiła: chodź. I wyszedł drugi koń barwy ognistej. A temu, który siedział na nim, dano moc zakłócić pokój na ziemi, tak by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. A gdy zdjął trzecią pieczęć, usłyszałem, jak trzecia postać mówiła: chodź. I widziałem, a oto koń kary, a więc czarny. Ten zaś, który siedział na nim, miał wagę w ręce swojej. I usłyszałem, jak głos pośród czterech postaci mówił: miarka pszenicy za denara i trzy miarki jęczmienia za denara, a oliwy i wina nie tykaj. A gdy zdjął czwartą pieczęć, usłyszałem głos czwartej postaci, która mówiła: chodź. I widziałem, a oto siwy koń, a temu, który na nim siedział, było na imię śmierć, a piekło szło za nim. I dano im władzę nad czwartą częścią ziemi, by zabijali mieczem i głodem i morem i przez dzikie zwierzęta ziemi. Kochani, ten cały tekst opowiada o swego rodzaju rzeczach, które mają nawiedzić całą ziemię. I tak jak mówiłem, nie będę się bardzo tutaj szczegółowo wchodził w ten temat, ponieważ te tematy już kiedyś wybrzmiewały. Mnie interesuje natomiast coś innego, aby na coś innego dzisiaj zwrócić uwagę. Przede wszystkim zauważmy, jak straszne rzeczy mają nadejść na ziemię. Mowa jest o naprawdę wielkich częściach ziemi, które będą dotknięte pewnego rodzaju kataklizmami. No naprawdę warto by było kiedyś poświęcić trochę uwagi, aby rozważyć może nieco szerzej te tematy, ale zwracam dzisiaj uwagę na kolory tych koni. To jest coś może nowego, ale przede wszystkim widziałem oto biały koń. Jak czytaliśmy, biały koń był jako pierwszy. Coś tam za nim szło, jakieś tam oczywiście rzeczy były z nim związane, ale drugim koniem, który wyszedł, był koń barwy ognistej, czerwieni. Kolejnym koniem był koń, który, jak napisano, był barwy czarnej, albo koń kary. Kary znaczy czarnej. Ci, którzy znają się na koniach, wiedzą, że właśnie chodzi o czerń. Czerń. Koń kary. Ale oto mamy ostatniego konia i muszę tutaj się nad nim zatrzymać, bo ten koń zastanawia mnie bardzo, a przede wszystkim zastanawia mnie sposób, w jaki został przetłumaczony jego kolor. Bo to jest przedziwne. Kochani, czytamy oto w ten sposób. I widziałem, a oto siwy, mamy w naszym tłumaczeniu, a w Grece jest to słowo chloros. Chloros. Siwy koń, chloros koń, chloros. I to słowo chloros jest tu bardzo istotne, bo ono wcale nie oznacza siwizny. Kochani, nie wiem, czy ci, którzy mają siwiznę na głowie, chcieliby mieć włosy koloru chloros, bo zaraz wytłumaczę, jaki to jest kolor. Chloros to nie jest siwy. Kiedy otwieramy nieco dalszy tekst z 8 rozdziału, 7 wiersza, wiemy, że koloru chloros była trawa i spłonęła 1/3 ziemi, spłonęła też 1/3 drzew i spłonęła wszystka zielona, a więc chloros, trawa. To jest dokładnie to samo słowo użyte w Grece. Nie ma tam żadnego kombinatorstwa ani słowotwórstwa. To jest dokładnie to samo słowo, chloros. Trawa nie jest siwa, jest zielona. A więc jakiego koloru mógł być ten koń, jeśli nie siwy? Ten koń był zielony albo bladozielony, koloru właśnie chloros. Chloros, no to samo słowo oddaje nieco
gdzieś pozwala nam odbiec wyobraźnią albo przynajmniej rozmyślaniu o takim pierwiastku jak chlor, a ono właśnie jest barwy zielono-żółtej, nie barwy siwej. Chloros to znaczy zielony, tak jak to zresztą apostoł Jan pisze, oddając i mówiąc o trawie, która ma spłonąć, a która jest, jak powiada, zielona, chloros. Więc kiedy wrócę z powrotem do tego tekstu, musimy sobie inaczej to przetłumaczyć. Naprawdę nie wiem, co tłumacze mieli na myśli. To nowsze tłumaczenie już oddaje ten tekst lepiej, bo mówi właśnie barwy zielonej, albo przynajmniej zielono-żółtej. I widziałem, a oto zielony koń. Musimy sobie niestety w tym momencie pomóc, używając greki. Zielony koń, nie siwy, zielony koń. I to, kochani, już nieco zmienia całą sytuację i ten obraz, tą paletę barw. Bo to mamy biały koń, mamy konia czerwonego, mamy czarnego i mamy zielonego. I tu chciałbym was też przenieść do pewnego miejsca i coś ciekawego pokazać. Ponieważ ten dzisiejszy wykład będzie dotykał nieco tematu, jakim jest islam. I to jest bardzo ciekawe. Bo kiedy patrzymy na kolory tych koni, to zauważymy coś bardzo szczególnego. Kiedy zobaczymy, jak wyglądają całościowo te konie, to jest ciekawe, kochani. Bo to wszystkie praktycznie kraje wokół Izraela, które są islamskimi krajami, muzułmańskimi krajami, w swoich barwach mają właśnie te kolory. I to jest bardzo ciekawa myśl. No nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie. Wydaje mi się, że ma to jakieś znaczenie. Wyświetliłem tutaj po lewej stronie te wszystkie kolory koni. Zobaczcie, jakie flagi mają państwa muzułmańskie sąsiadujące z Izraelem albo gdzieś w pobliżu. Właśnie takie. Jest to biel, jest to czerwień, jest to zieleń, jest to czerń. Jakby nie mogli wybrać innych. I to wszystkie praktycznie na blachę od siebie odbijały. To jest ciekawe. No, może to być pewne przesłanie, może to nie być pewne przesłanie, ale ja uważam, że jest to pewna wskazówka, a to dlatego, że dzisiaj będę o tym mówił bardzo wyraźnie, że islam ma pewnego rodzaju zadanie. Islam jest pewnego rodzaju zdarzeniem, przez które Bóg objawi się wobec wszystkich narodów. Ja to bardzo wyraźnie widzę w Biblii i postaram się dzisiaj wam to wyjaśnić. A więc tak wyglądają te flagi, ale my idziemy dalej, chcemy się nieco więcej zastanowić nad tym tematem. Kochani, czy zauważacie w Biblii, szczególnie w objawieniu Jana, w jaki sposób ludzie będą uśmiercani? Będą im ścinane głowy. Kiedy otwieramy 20 rozdział, 4 wiersz, czytamy: widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Ciekawe jest to. I to jest ciekawe, bo to jest pewnie jakiś przypadek, by ktoś powiedział, że właśnie islam tę metodę nagminnie stosuje, aby uśmiercać tych, których, jak uważają, są niewiernymi, niewierzącymi. Muszę powiedzieć, że zapisy w Koranie wyraźnie zachęcają i nakazują ścinać głowy za niewiarę. I oni się temu podporządkowują i dlatego na ulicach wielu miast w Iraku, w Syrii, w innych miastach czy w państwach, w których jest prześladowanie ze strony islamu, wielu chrześcijan traci właśnie głowę. Nie są zastrzeleni, nie są inaczej uśmiercani czy powieszeni. Najczęściej ścinane im są głowy. Na naszych oczach. Jakaż to jest perfidia i okrucieństwo, że dzisiaj na YouTubie czy na innych w takich miejscach możesz bez problemu to obejrzeć, ponieważ ci bezwzględni ludzie wrzucają tam filmiki, na których ścinają bezwzględnie głowy chrześcijanom. Jakież okrucieństwo weszło na świat i właśnie przez tą religię, właśnie przez ich nauki, przez ich wierzenia. Biblia wyraźnie mówi, w czasach ostatecznych
ta metoda będzie używana, aby uśmiercać ludzi. To jest ciekawa metoda zabijania, kochani, bo okazuje się, że jest to jedna z najbardziej budzących strach metod uśmiercania ludzi dzisiaj w społeczeństwie. Przed żadną tak bardzo ludzie się nie boją, jak właśnie przed tą. Dlaczego? Okazuje się, mówi się, że nigdy w historii świata nie było dwóch takich samych ścięć głowy. Dlaczego tak mówię? Gdyż każde ścięcie jest jakby inne. Inaczej zachowuje się ten, który jest ofiarą. Historycy mówią, dowodzą, że często głowy ludzi jeszcze przez kilkadziesiąt sekund żyły. Niektórzy nawet wypowiadali słowa albo nawet śpiewali. Tak mówią historycy, kiedy głowa gdzieś już leżała opodal ciała. A więc, kochani, nie dziwię się, że antychryst i jego zamysł biegnie właśnie w tym kierunku, żeby uśmiercać w najbardziej perfidny sposób ludzi, szczególnie wierzących, ufających Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale okazuje się, że takich ludzi będzie bardzo, bardzo wielu, którzy przypłacą życiem za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże. Kochani, w niedzielę czy w sobotę, zauważcie, jakiś mamy niesamowity czas, jakąś niesamowitą wolność. Możemy wychodzić na rynek, głosić świadectwa, mówić i zwiastować Ewangelię i nikt z mieczem nie stanie nad naszą szyją, aby obciąć nam głowę. Dlaczego więc tego nie czynić, skoro mamy taką wolność? Powinniśmy z całą śmiałością pocić się i męczyć w tej pracy, wykorzystując właśnie ten czas. I to dzięki Bogu mogliśmy czynić. Ale są też tacy, którzy pomimo represji, pomimo tak ciężkich sytuacji dalej zwiastują i dalej głoszą Ewangelię. Ja jestem w kontakcie z pewnym misjonarzem z Pakistanu, który od czasu do czasu przekazuje mi informacje, jak tam wygląda zwiastowanie, czym tam się zajmują. Muszę powiedzieć, że dopiętnie dorastam tym ewangelistom, którzy potrafią z taką odwagą naprzeciw takim trudnościom zwiastować Ewangelię. Kochani, módlmy się, aby takie czasy nie przyszły na Polskę, ale wierzę, że Biblia mówi, że coraz trudniej będzie na ziemi i coraz więcej będzie się działo. A więc, kochani, nawet ten tekst rzuca pewne światło, że islam będzie wzrastał w potęgę i jego narzędzia, które razem z nim idą, wzrastać będą w siłę. Będą mieli co robić i nawet, jak powiada objawienie, dano im albo dano mu zwyciężyć chrześcijan wierzących, przezwyciężyć, przemóc. No będą mieć taką moc, niestety, aby uczynić taką szkodę wielu ludziom. Kochani, chciałbym zająć się drugim punktem w tym momencie, ponieważ chciałbym otworzyć wspólnie z wami 21 rozdział Ewangelii Łukasza, 9 i 10 wiersz. Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się. To bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Rzeczą absolutnie normalną, chciałoby się powiedzieć za Panem Jezusem, będzie, rzeczą wpisaną w życiorys ludzi, którzy żyją na ziemi, będzie, że będziemy słyszeć o wojnach, rozruchach, o terroryzmie, o wysadzaniu się w powietrze, o uśmiercaniu na ulicach, o gwałtach, mordach. Pan Jezus powiedział, usłyszycie o tym. Będziecie o tym słyszeć. Będzie to rzecz jakby wpisana w życiorys ludzkości. Ale wiedzcie, nie zaraz potem będzie koniec. Nie zaraz potem. To tak jakby słowa, które mówią, nie każda wojna i nie każdy rozruch i nie każdy objaw terroryzmu jest znakiem czasów powrotu Pana Jezusa. Nie każdy. To jest jakby rzecz wpisana w życiorys, wpisana w naszą historię. Ale w tym czasie nie lękajcie się. Kiedy po raz kolejny dowiadujemy się z wiadomości albo z jakichś informacji, że jakiś szaleniec znowu wysadził się gdzieś na ulicach miasta, porwał ciężarówkę i wjechał w tłum. I znowu niewinni ludzie giną na jakimś koncercie.
I kiedy ludzie w panice uciekają, zabijając się nawzajem w tej panice. Znowu i znowu i każdego, praktycznie każdego tygodnia dochodzą pewnego rodzaju wieści, które mają potencjał, aby nas zastraszyć. Kiedy otworzyłem sobie statystyki terroryzmu na świecie, wiecie, w latach 90., wiecie, w jakiej liczbie liczyło się terroryzm na świecie? Na palcach jednej ręki. Na cały rok. Jeden przypadek na cały rok. Dzisiaj to są setki przypadków, tysiące przypadków na cały rok. Kiedy jakiś człowiek postanawia wysadzić się w powietrze, popełnić samobójstwo w taki sposób, żeby uśmiercić innych. To są rzeczy, o których Pan Jezus powiedział. Będziecie słyszeć o tych rozruchach. To będzie jakby codziennością czasów ostatecznych. To będzie codziennością w ogóle życia na ziemi. Że jakieś wojny, jakiś gwałt i przemoc będą się działy. Lecz nie zaraz potem będzie koniec. Wtedy rzekł do nich, powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Kochani, niewielu kaznodziejów mówi o tym, że na ziemi będą wojny. Wolą mówić o tym, że będzie pokój i wielkie przebudzenia. Wcale tak nie będzie. Jeśli jakieś przebudzenie gdzieś będzie, to Bogu dzięki za to, że będzie. Ale jestem tego świadom, że będą to lokalne przebudzenia, jakieś za sprawą oczywiście Bożą, ale także dzięki temu, że jakiś człowiek się złamał na sercu, skruszył swoje serce i Bóg tego pokornego człowieka użył. Ja nie wierzę w przebudzenia, które przychodzą od ludzi, którzy mają miliony na koncie i podróżują prywatnymi samolotami. Nie wierzę w takie przebudzenia, bo Bóg zawsze na kartach Biblii udowadniał mi, że pokornego człowieka, uniżonego i złamanego, który wiele wycierpiał, Bóg w potężny sposób używa. Nie innych showmenów, gwiazdorów w reflektorach i w innych okolicznościach. Dlatego nie wierzę w takie przebudzenia. Tym bardziej, że Biblia mi wyraźnie mówi, że będą raczej odstępstwa i wojny na świecie. Kochani, i tak wygląda jakby ten, i tak, takie tło przedstawia nam ten tekst. Zauważcie, jak blisko nas dzieją się sytuacje, które mogą zmienić na zawsze oblicze naszego kraju. Czyż bracia, którzy przyjeżdżają z Ukrainy, nie wypowiadają się w ten sposób? Słuchajcie, bracia z Polski, my mieliśmy dokładnie takie samo życie jak wy. Nikt się nie spodziewał czegoś takiego. Chodziliśmy do pracy, uczyliśmy się na uczelniach, mieliśmy dokładnie tak samo jak wy. Takie same kościoły, taką samą wolność. Dzisiaj po piwnicach się zgromadzamy, nad szybami, nad domami latają kule, strzelają armaty. Nikt się tego nie spodziewał. A więc jak blisko Polski takie zdarzenia mają miejsce? Czy wiesz, drogi bracie, droga siostro, kiedy w naszym kraju się coś zmieni? Nigdy tego nie wiemy. Pozostaje nam ufać i modlić się do Boga o rządzących i o władzę, abyśmy spokojne życie wiedli. Ale nigdy nie wiemy, jak to wszystko się może przemienić. Będą mówić pokój. Czytamy w pierwszym liście apostoła Pawła do Tesaloniczan 5:3. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie nagła zagłada. Kiedy wsłuchujesz się, a ja często wsłuchuję się, szczególnie w zdania wypowiadane przez największe umysły tego świata, socjologów, politologów, prezydentów, władców tego świata, wsłuchuję się, bo chcę wiedzieć, co mają do powiedzenia dzisiaj. I wiecie, jakie są najczęstsze słowa wielkich programów na globalne zarządzanie światem? Porządek, ład i pokój, bezpieczeństwo. To są najczęstsze słowa, które padają pod adresem globalnego rządu, globalnego porządku. Najczęstsze słowa jak porządek, bezpieczeństwo i przede wszystkim pokój. Tylko szkoda, że to są tylko puste słowa, bo za tym jakby nie idzie żadna praktyka. To, co oglądamy na własne oczy, to jest raczej odwrotność tego wszystkiego. Bo wszelkie poważne statystyki przedstawiają zupełnie inaczej ten świat. Jeśli jak zahipnotyzowany człowiek będziesz wsłuchiwał się w te wspaniałe treści,
Może się okazać, że nie widzisz tego, co się dzieje dookoła. A dookoła praktycznie cały świat boleje. I tak jak to mówiłem już wiele razy, cały świat, wszelkie stworzenie woła za naszym potępieniem, bo człowiek brnie i brnie w grzechu, w mordzie i w przemocy. Tak wygląda ten świat. Ale gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, to jest ciekawe, że właśnie w naszych czasach jest taka eksplozja tych haseł reklamowych o pokoju i bezpieczeństwie. Właśnie w naszych czasach. Tego wcześniej nie było. Pokój i bezpieczeństwo. Wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Tutaj chciałbym coś powiedzieć, bo żyjemy w bardzo fałszywych czasach. Kochani, jednym z najbardziej kontrowersyjnych laureatów Nagrody Nobla, ciekawe, czy wiecie, kto był tym człowiekiem, był Barack Obama, były prezydent Stanów Zjednoczonych. Dostał Nagrodę Nobla za zwalczanie programu nuklearnego na całym świecie, a ograniczanie testów nuklearnych i programów nuklearnych na całym świecie. Problem w tym, że najwięcej testów nuklearnych wykonały Stany Zjednoczone. To jest największa kontrowersja naszych czasów, że właśnie ten człowiek, który stawał na czele narodu, który najwięcej testów nuklearnych wykonywał, dostał Nagrodę Nobla, pokojową Nagrodę Nobla za zwalczanie. No nie idzie jakoś, nie ma konsekwencji. To jest obłuda i fałsz. A więc gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, o jak oni to lubią mówić, pokój i bezpieczeństwo, nagradzają się Noblami za piękne słowa, ale praktyki nie ma. Kochani, w takich czasach żyjemy. Nie wiem, czy wiesz, ale arsenał nuklearny dzisiejszej ludzkości pozwoliłby wysadzić całą Ziemię, nie tylko raz, ale już kilka razy i rozłupać ją w drobny mak. Bogu dzięki, że On jest tym, który siedzi na tronie. Bo jeśli by siedział na tronie człowiek, to już dawno by nas nie było z całą ziemią. A więc taki mamy potencjał. Jesteśmy w stanie się zniszczyć w jeden mig, w jedną chwilę. Ja dziękuję Bogu za to, że On zawsze siedzi na tronie. Że nic Mu nie wymknie się spod kontroli. I kiedy ludzkość będzie już na skraju, wtedy jest napisane, gdyby nie zatrzymał tego czasu Bóg, a On ma moc zatrzymać czas, kiedy tylko zechce, nie ocalałaby, jak jest napisane, żadna istota. Dlatego, że człowiek dorobił się potencjału, który jest w stanie nas wszystkich zgładzić w jedną chwilę. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada. Wojny, tak jak już powiedziałem, będą wpisane w ludzką historię. Niestety tak jest. Ale tak jak powiada Boże Słowo, wy się nie lękajcie. Dlaczego człowiek wierzący nie musi się lękać? Bo lękać, jak powiada Pan Jezus, albo bać, powinien się tylko Boga. Jeśli naprawdę boisz się Boga, to nie będziesz bał się niczego innego. Pan Jezus powiedział, bójcie się raczej tego, który ma moc duszę zatracić. Bo człowiek może wyrządzić ci wiele szkód, w konsekwencji nawet pozbawić cię głowy, jeśli taka sytuacja będzie. I w wielu miejscach taka jest. Nasi drodzy bracia i siostry tracą dzisiaj głowy, tracą życie, ale nigdy nikt ich nie jest w stanie pozbawić życia wiecznego. Nikt. Choćby nie wiem, jaką miał moc człowiek na ziemi, nie jest w stanie dotknąć się tego ożywionego ducha, który włożył Bóg poprzez osobę Pana Jezusa, poprzez śmierć na krzyżu. Dlatego człowiek wierzący nie musi się bać tego, co się dzieje na świecie. Może podnieść swoje czoło i mówić z apostołem Pawłem, czy życie, czy śmierć, ani aniołowie, ani życie, ani śmierć, ani potęgi, czy to ziemskie, czy niebieskie, nic nie jest w stanie mnie odłączyć od miłości, która jest w Chrystusie. Absolutnie nic. I kochani, w tych ciężkich okolicznościach wojennych chciałbym zaszczepić was tą wspaniałą nadzieję życia wiecznego przede wszystkim. Ja wiem, że ja nie mówię w miejscu, w którym jakieś wojny są toczone. Nie. Ale mówię do ludzi, którzy z wieloma rzeczami się dzisiaj zmagają, bo widzą, co się dzieje na świecie. I jak to wszystko może się w każdej chwili skończyć.
Kochani, tak jak powiada Biblia, nie każda wojna jest zapowiedzią czasów ostatecznych, a już na pewno nie każda wojna jest zapowiedzią powrotu Pana Jezusa. Kochani, kiedy wybuchła druga wojna światowa, o, iluż wtedy ludzi myślało, że już koniec nadchodzi. Hitler zdawał się być tak bardzo pasującym przykładem antychrysta, bo przecież miał nienawiść do narodu żydowskiego. Wytracał ich w sposób, jaki nikomu nie przyszło do głowy wcześniej. Ale nim nie był. Był pewnego rodzaju typem podobnym. Ale ten, który przyjdzie, przyćmi okrucieństwo wszystkich łącznie wziętych. Kochani, no takie będą niestety okoliczności, ale powiada Boże Słowo i to jest ciekawe, że to jest dopiero początek boleści. Więc to, co widzimy na ekranach naszych telewizorów albo w internecie, miejmy, bracia i siostry, taką trzeźwą świadomość. Nie próbujmy sobie koloryzować tego świata, jeśli on taki kolorowy nie jest. To, co widzimy, niestety będzie się pogłębiać i pogarszać. Ale to tylko sprawia, że każdy jeden dzień przybliża nas do powrotu naszego Zbawiciela. Jest pewne słowo, którym chciałbym się także i z wami teraz podzielić. To już wyświetliłem pewne miejsce, jak powiedziałem, pępek świata, centrum. Kiedyś w świątyni izraelskiej był w miejscu najświętszym pewien kamień. Tam w miejscu najświętszym był usadowiony pewien kamień, głaz, skała, nazywany pępkiem świata. I właśnie tam, to miejsce, Jerozolima, Izrael jest dzisiaj pępkiem świata. Tak jest. I jeśli nawet w oczach wielu nie jest, to będzie na pewno. Bo oto to, co się wydarzy, a co chcielibyśmy teraz otworzyć, to jest Ezechiela 38 rozdział. Wielu żydowskich uczonych, rabinów mówi, jest to ostatnie wydarzenie przed powrotem Mesjasza. A ja uważam, że jest to albo przed, albo gdzieś w okolicach tego wspaniałego wydarzenia. Nie mnie oceniać, czy to będzie po, czy przed, czy w trakcie. W każdym razie wiem, że już Biblia nic więcej nie zapowiada przed powrotem Pana Jezusa. Za chwilę będę wyjaśniał tą całą mapkę, ale szczegółowo za chwilkę to wyjaśnię. Pozwólcie, że najpierw przeczytamy ten tekst, a chodzi mi o tekst zawarty w 38 rozdziale Księgi Ezechiela od pierwszego wiersza. I doszło mnie słowo Pana tej treści: Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu. I mów, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, konie i jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp, starczą i puklerzem, wszystkich uzbrojonych w miecze. Paras, Etiopia i Put jest z nimi, wszyscy z tarczami i w hełmach. Gomer i wszystkie jego chówce. Z tobą są Bet-Togarma z najdalszej północy, wszystkie jego chówce i liczne ludy. I teraz do 13 wiersza się przenieśmy. Seba i Dedan i ich kupcy, Tarszysz i wszyscy jego handlarze powiedzą do ciebie, czy przybyłeś, aby brać łupy i grabić? Czy zebrałeś swoje zastępy, aby unosić srebro i złoto, zabierać bydło i mienie, zdobywać wielki łup? I tutaj się zatrzymamy i zechcemy to rozważyć. Kochani, tak jak powiedziałem, Biblia zapowiada swego rodzaju najazd na Izraela. I wielu zastanawia się, czy ten najazd, o którym mówi Ezechiel 38 rozdział, czy to nie jest czasem to wydarzenie, które w tym roku wspominamy, jako 50 lat po tym wydarzeniu, kiedy w 6 dni Izrael rozgromił wszystkie wojska, bo tak jak w tym przypadku wojska się zebrały, aby napaść na Izraela. Ale kochani, muszę tutaj coś zaznaczyć, bo kiedy przeczytamy dalsze teksty tego rozdziału i szczególnie 39, to zauważymy, że to zwycięstwo nad tymi ludami, które się zgromadzą, zakończy się czymś, co bardzo przypomina wybuchy bomb atomowych. I jeszcze coś więcej dodam. Z tego, co zostanie po tych ludziach przez 7 lat, będzie się paliło,
tak jak powiada Ezechiel. Tego nie było, kiedy w 67 roku napadały na Izraela państwa wówczas ościenne. A więc takich rzeczy wtedy nie było. No, my zechcemy to rozważyć w tym kontekście czasów ostatecznych, tego, co ma nadejść. I może pojawić się drugie pytanie w tym momencie. Bo i objawienie Jana mówi też coś o Gogu i Magogu, a w objawieniu Jana jest napisane, że to będzie po tysiącletnim królestwie. Więc teraz rodzi się kolejne pytanie. W jaki sposób to zrozumieć? Czy Księga Ezechiela mówi o tym wydarzeniu, które będzie miało miejsce po tysiącletnim królestwie, czy raczej mówi o czymś innym? Ja stoję na stanowisku, że Księga Ezechiela mówi o czymś innym, a objawienie Jana, choć przytacza Goga i Magoga, bo często Biblia przytacza te same nawet imiona i wydarzenia, mówiąc o czymś innym, bo tam zachodzą inne mechanizmy. Skąd w tysiącletnim okresie ludzie wezmą broni tyle? No, przecież wszystko będzie rozbrojone. No, pytania są różne, aczkolwiek ten tekst Księgi Ezechiela mówi bardzo wyraźnie, zresztą jest tu tak jasno napisane, napadnie lud zebrany spośród narodów, który wrócił do swojej ziemi. A to są te czasy, nie czasy po tysiącletnim królestwie. To jest bardzo ważna tutaj uwaga i należy się tego trzymać. Kochani, co nas może zaciekawić w tym tekście i na jakie pytanie chcemy sobie odpowiedzieć? Któż to jest po pierwsze Gog i skąd on pochodzi? To jest pytanie numer jeden. I co to są za państwa wymienione tutaj z nazwy, które razem z Połem napadną na Izraela? I muszę tu powiedzieć, że Biblia jest całkiem w tym momencie jasna i nie ma tu zbytnio jakichś miejsc na jakąkolwiek interpretację. Biblia, kiedy weźmie się atlasy historyczne, mapy historyczne, starożytne, bardzo wyraźnie odnajdziesz te tereny, o których Biblia mówi, które napadną na Izraela. I dzisiaj postaram się wam o nich powiedzieć i podać kraj, który będzie głównym graczem tego widowiska. I nie wiem, czy jesteście świadomi, który to kraj. Ja wiem, że za czasów zimnej wojny mówiło się Rosja, bo Rosja to samo zło. Zresztą chyba w Księdze Izajasza napisane jest, że z północy samo zło przychodzi na wszystkie narody świata. No, czemu nie Antarktyda na przykład, albo jakaś Grenlandia? No, Rosja, jak udowodnię, no niewiele ma wspólnego w tym całym zestawieniu tutaj. W każdym razie, pozwólcie, że to wyjaśnimy. Po pierwsze, mówi się, że będzie to wojna Goga i Magoga. Tak w niejednym miejscu słyszałem z ust niemałej liczby osób. Goga i Magoga, ale Biblia nie mówi o tym, że będzie jakiś Gog i Magog. Biblia mówi o tym, że będzie Gog z krainy Magog. A więc Magog to jest jakaś kraina, ziemia, nie człowiek. Albo jakiś kompan Goga. Gog jest napisane z kraju Magog, więc należy się tego trzymać. Nierozsądnym jest mówić, że jest to wojna Goga i Magoga, więc jakichś dwóch współpracowników, którzy się skupią na ataku wspólnie razem. Więc jest Gog z kraju Magog. Ja do tej mapki wrócę, ale chciałbym tu przytaczać takie pewne hasła, które nam pomogą. A więc jest to Gog z kraju Magog. Po drugie, ten Gog to jest książę w Mesech i Tubal. A więc Gog to nie jest jakiś zwykły szary człowiek. On będzie miał funkcję zarządczą. Dzisiaj powiedzielibyśmy prezydent, może premier, jakiś władca. Ten Gog. A więc Gog nie jest zwykłą osobą, która nagle zbierze cały świat za sobą. Nie, to jest jakiś przywódca w Mesech i Tubal. Mesech i Tubal, za chwilę sobie wyjaśnimy, co jest tym Mesech i Tubal. Po drugie, pojawiają się takie nazwy jak Paras, Etiopia, także i już się wyświetli Put, nie Putin, ale Put. Bo wielu ludzi chciałoby tutaj sobie to in dodać. Nawet słyszałem, że wielu ludzi tutaj w Mesech, tak bardzo im to Mesech pasowało do Moskwy, że tak się przyczepili tej Rosji, że
Nawet to Mesek, nie wiem do czego to tubal odnosili, ale Mesek im pasowało do Moskwy, a Put to już na pewno Putin. W każdym razie, Put to wcale nie Putin, tylko jakieś konkretne miejsce na naszym globie. Jest także w tym zestawieniu Gomer, to nie jest imię, to jest nazwa ziemi pewnej. Jest Bet-Togarma, ale także Seba, Dedan i Tarszysz jako dziwne miejscowości, które niekoniecznie biorą udział w tym ataku, ale się przyglądają, są jakby neutralne. I podam, które są te miejsca. I jak mówi Biblia, ja w to wierzę, że właśnie te miejsca pozostaną w tym całym ataku neutralne wobec Izraela. Wróćmy do tej mapki, którą chciałem wam pokazać, abyśmy już sobie wyjaśnili. Po pierwsze, okazuje się, że Gog mieszka w krainie, która się nazywa Magog. Magog dotyczy wszystkich stanów, ale nie zjednoczonych. Stanów, czyli Kazachstan, jakieś tam Turkmenistan i tak dalej. A więc starożytna kraina Magog obejmowała swoim zakresem dzisiejsze stany, nie zjednoczone, tak jak powiedziałem, ale te wszystkie stany tam w Azji dzisiaj. Kazachstan, tak jak powiedziałem, Tadżykistan, czy jeszcze inne stany, które tam są, na które spamiętać nie idzie, bo jest ich wiele. A więc tamte tereny, dzisiejszy Kazachstan, przecież tam jest wyraźnie, bardzo zresztą jest wielki, jest zarysowany na zielono. Tak, nawiasem mówiąc, tu przedstawione są tereny na zielono, islamskie tereny, muzułmańskie tereny, gdzie islam jest przynajmniej nie tyle może dominującym, ale na pewno w jakiejś ogromnej sile. A więc Magog dotyczył wszystkich tych stanów, które mają swoją siedzibę, które mają swoje miejsce w Azji. Ale Mesech, tak jak powiedziałem, to wcale nie jest Moskwa, choć może to blisko brzmi, szczególnie Amerykanie mieli takie podejście. Oni naprawdę za czasów zimnej wojny całą Księgę Ezechiela, 38 rozdział, dedykowali Rosji. Ale to wcale nie jest tak. Ja wiem, że sytuacja polityczna naprawdę może czasem zniekształcić spojrzenie biblijne, ale bądźmy obiektywni i słuchajmy tego, co mówi Biblia. Mesech to nie Moskwa, ale ziemia należąca dzisiaj do Turcji. I to jest ciekawe, bo często w tym naszym zestawieniu Turcji, w tych zestawieniach Turcja nie była uwzględniana. Ale Turcja okazuje się, i tu chciałbym właśnie to powiedzieć, będzie głównym graczem w tym całym wydarzeniu, bo nie tylko Mesech, ale także Tubal oznacza dzisiejsze tereny Turcji, ale nie tylko Turcji, bo Azerbejdżanu i Armenii, a więc tych już najbardziej na wschód wysuniętych terenów Turcji. Kochani, a więc to jest także i Turcja. Po następny w zestawieniu pojawia się Paras w naszym tłumaczeniu, a w oryginalnym tłumaczeniu oznacza Persja. Tam jest wyraźnie napisane Persja. Nie wiem, czy wiecie, ale nawet niespełna 100 lat temu Iran dzisiejszy nazywany był Persją. Tak nazywało się to państwo. W 1935 roku zmieniono dopiero nazwę z Persji na Iran. Więc dzisiaj to jest Iran, jeden z najbardziej zaciekłych wrogów Izraela, który wypuszcza dzisiaj rakiety i testuje rakiety, a na tych rakietach nakleja napis: Izrael musi być wyniszczony i zniszczony z globu. Tak testują dzisiaj, bawią się rakietami. A więc Iran, wyraźnie jest napisane w Biblii, że Iran będzie brał w tym udział. Więc Persja, starożytna Persja, a dzisiejszy Iran. Ale nie tylko Persja, bo i Etiopia. Etiopia, wcale nie trzeba tego tłumaczyć, jest wyraźnie tam na południowym wschodzie Afryki. Jest to państwo, które także będzie brało udział w tym całym pochodzie, aby zniszczyć Izraela. Ale nie tylko Etiopia, jest też Put. I Put to nie jest Putin, tak jak już powiedziałem, ale Put oznacza Libię. Libię. We wszystkich starożytnych atlasach znajdziesz tą nazwę właśnie w tamtych terenach, w terenach dzisiejszej Libii. Put,
Tak się nazywała tamto miejsce. Ale także Gomer, bo pojawia się słowo Gomer. Gdzie leży Gomer? Okazuje się, że Gomer leży także w Turcji. To też ziemia, która dzisiaj jest wchłonięta przez państwo Turcję. Bettogarma, to jest ciekawe, to także Turcja. Turcja, Bettogarma, Turcja, ale także i Kazachstan, więc tamte tereny. Jest napisane z najdalszej północy, a więc gdzieś te północne części kiedyś Turcji, dzisiaj już może Kazachstanu, innych państw. Ale pojawiają się w tym zestawieniu takie trzy nazwy, jak Tarszysz, Seba i Dedan. I to jest ciekawe, bo Tarszyszem nazywano tutaj południową Hiszpanię i można by rzec, że być może jest to odpowiednik Europy, Tarszysz. No był ktoś taki, kto uciekał do Tarszyszu. I to była droga, która miała go skierować w przeciwną stronę od tego miejsca. Wyraźnie jest to ten kierunek. A więc Tarszysz, być może Europa. Jest także Seba i Dedan. Okazuje się, że Arabia Saudyjska, dzisiejszy starożytny Dedan, jeśli można tak nazwać, i tutaj Seba, nie będą w ogóle brały w tym udziału. Co jest ciekawe, że w całym tym zestawieniu biorą udział państwa, które niekoniecznie z Izraelem graniczą. O Egipcie nie ma tu ani słowa, ale ja znajduję inne słowo w Biblii o Egipcie, że Egipt jeszcze będzie nawiedzony przez Bożego Ducha. A więc, kochani, tak to wygląda. Nie ma nawet państw, no w większości to są państwa, które nie graniczą z Izraelem. Kochani, a więc o co chodzi w tym całym zestawieniu? Zauważcie, że są to państwa absolutnie muzułmańskie. I ja kiedy o tym myślę, o tym pochodzie na Izraela, zauważam, że coś musi się wydarzyć w Izraelu, co jakby rozjuszy cały świat muzułmański. I wszyscy razem z Połem ruszą na Izraela. I zastanawiałem się nieraz, co się musiałoby stać w Izraelu, aby wszyscy jednogłośnie nagle ruszyli na Izraela. No co by się musiało stać? Może ktoś by, jakiś odważny, zechciał przemalować tą złotą kopułę. Albo ruszyć ten budynek, który tak napawa taką zgryzotą tych, do których należało to wzgórze. Może, nie mówię, że tak będzie. Może ktoś nam w końcu palec wsadzi w to miejsce i rozjuszy świat muzułmański. Nie wiem. W każdym razie, choć doszukiwać się takich różnych powodów możemy, wiemy jedno, że to Bóg wezwie go do tego państwa, wezwie go do ziemi Izraela, nie po to, żeby on pustoszył ziemię Izraela, ale po to, aby raz na zawsze zamknąć temat islamu do końca. Bo jest napisane na oczach wielu narodów, wszystkich narodów, rozwiązana w końcu zostanie sprawa. Wielu biblistów tak właśnie to rozumuje, że bitwa Goga z krainy Magog i to zwycięstwo Izraela, a raczej Boga, bo Bóg przecież sam zadziała, zaingeruje, będzie rozwiązaniem raz na zawsze kwestii islamu. Co to będzie dalej, nie wiem. W każdym razie, no, wielu biblistów tak to rozumuje. Wydaje się być to bardzo sensowne, zważywszy na to, że praktycznie wszystkie te największe świątynie islamu ruszą z Połem na Izraela i zostaną w jeden mig zgładzone. Tak mówi Biblia. Kochani, powiedziałem, że Turcja jest tym głównym graczem. Turcja jest specyficznym krajem, bo okazuje się, że Turcja zwykle była krajem kalifatu, a więc krajem, gdzie islam był religią, która wpływała na politykę, a więc to było takie państwo, które było zarządzane w sposób religijny. Kalif był władcą, a więc ten guru religijny zarządzał tym państwem. Nie był to prezydent kraju demokratycznego, ale był to kalif. Człowiek, można by powiedzieć, dzisiaj jakiś ksiądz duchowny, biskup czy papież na tamtych warunkach, zarządzał tym krajem. To był kraj muzułmański.
I jakiś czas temu przecież do dzisiaj podziwiany i uważany za ojca narodu tureckiego, tak zwany Atatürk, zmienił całe oblicze tego kraju, ale w demokrację. Pamiętacie, że Turcja starała się o to, żeby wejść do Unii Europejskiej. Oni byli bardzo twardzi na Europę, ale obecny prezydent, pan Erdogan, jest zupełnie innym człowiekiem. I on jest bardzo ciekawą postacią, bo on robi wszystko, co w swojej siły, aby ten kalifat na nowo przywrócić, aby Turcja na nowo stała się państwem muzułmańskim. I to jest bardzo ciekawa uwaga i bardzo taka dająca światło na to, co może się w przyszłości dziać właśnie z powodu Turcji. A więc, kochani, tak wygląda mapa, która kiedyś być może się ziści i kiedy te kraje, które tu są wymienione, ruszą z połem. Ale my wierzymy, że gdzieś w tych okolicznościach, nie wiem czy w trakcie, czy przed, ale będzie miało miejsce coś, na co czeka cały Kościół, pochwycenie Kościoła. Czekamy na to z utęsknieniem i nie wiemy, czy nasze oczy będą oglądały ten rajd i ten pochód ludzi, którzy bezmyślnie pójdą stawić czoła Bogu. O, jak potkną się w jeden mig. Gór już nie będzie, jest napisane. Pagórki spadną, mury się roztrzaskają. Taka będzie konsekwencja tego powodu, ponieważ Bóg sam stanie w obronie Izraela. Na oczach wszystkich narodów objawi swoją świętość, jak jest napisane w Księdze Ezechiela w 38 i w 39 rozdziale raz po raz. Że to będzie pierwsze wydarzenie od czasów Pana Jezusa, kiedy na oczach wszystkich narodów Pan Bóg objawi swoją świętość w tym kraju. Dlatego mówiłem wiele razy, że Bóg już nie przyjdzie na tą ziemię, aby objawiać się ludziom i zachęcać ich do tej głębokiej relacji. To, w jaki sposób Bóg teraz nawiedzi ziemię, powinno wszystkich przerażać, szczególnie ludzi z zewnątrz, szczególnie ludzi świeckich, niewierzących, a nas już tu nie będzie, bo jak wielokrotnie to mówiłem, kiedy Pan przyjdzie, aby wylewać gniew, my będziemy w swoich pokojach. Tam, gdzie Pan przygotował nam miejsce. I nie wiem, co to będzie za sytuacja, czy to będzie w tym czasie, czy w innym. My jednak wiemy, że w tym momencie, po najeździe tych narodów, nastanie era Izraela. Świątynia będzie wybudowana, Izrael będzie miał pokój, świątynia będzie stała, przymierza będą z nimi zawarte, jak jest napisane, choć ja się, tak jak powiedziałem, tą tematyką dalszą nie zajmuję, ale wiemy jedno, że jakby Izrael tego politycznego spokoju na chwilę jakby dostąpi, ale także dostąpi wielkiego ucisku, o którym mówi Biblia. Kochani, ale my chcemy się zachęcić. Tym słowem chciałbym zakończyć cały ten cykl wykładu. I myślę, że nie ma lepszego fragmentu, aby przytoczyć na sam koniec tych wykładów. A gdy ty ujrzysz, zobaczysz, że to zacznie się dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Kochani, dla nas, którzy uwierzyliśmy, nie nadciąga żaden sąd, ale nadciąga nasze odkupienie. Dlatego jeśli dziś jeszcze z jakiegoś powodu jesteś przygarbiony, mówię tu w kontekście duchowych spraw, coś cię obciąża i sprawia, że twój kręgosłup nie może być wyprostowany, nie marnuj czasu, którego nie ma już w ogóle. Tak mało jest czasu, ostatnia już godzina, dlatego zechciej wyprostować się przed przyjściem Pana, dlatego że nadchodzi twoje odkupienie. Zrzuć wszelki ciężar, który cię usidla, jeśli taki jest, bo nie ma już czasu. Kościele, raduj się i ciesz i oczekuj swojego Wybawiciela. Myślę, że jest to czymś najcenniejszym, aby móc się spodziewać tego, który położył swoje życie za ciebie i za mnie. Ja nie mogę się doczekać, kiedy w końcu przypadnę do jego stóp i powiem: Panie, dziękuję ci. Dziękuję ci, że choć nie byłem wart niczego, przecież moje życie wołało o pomstę, to jednak ty nie przyszedłeś, aby tej pomsty dokonać,
ale podniosłeś mnie, wyciągnąłeś ku mnie rękę. I tak jak to było w niedzielę zwiastowane, choć wiedziałeś, po co sięgasz, wiedziałeś, po co sięgasz. Nikt ci nie musiał tłumaczyć, po co ty sięgasz, co z tego będzie, co wyciągniesz z tego świata. Doskonale o tym wiedziałeś, ale nie zawahałeś się ani na moment. Powiedziałeś, jak mówi księga Ezechiela w innym miejscu, oto dzisiaj biorę cię za rękę, jak jest napisane, żyj i wzrastaj, żyj i rośnij. Żyj i rośnij. Kochani, gdy się to zacznie dziać, a dzieje się na naszych oczach, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje. Bo zbliża się odkupienie wasze. Tym słowem chciałbym zamknąć temat czasów ostatecznych i nie chciałbym już do niego nigdy wracać, a razem wspólnie z wami cieszyć się obecnością Pana już tam w górze. Abyśmy nie musieli znowu się wzajemnie zachęcać, pouczać, napominać tymi słowami do tego, aby się prostować, ale abyśmy już zawsze wyprostowani przed Jego obliczem na wieki byli. Błogosławię was, drodzy bracia, drogie siostry. Cieszę się, że spędzaliście wspólnie razem ze mną ten czas, wsłuchiwaliście się w te wykłady. Jestem Bogu wdzięczny za to wasze zainteresowanie, a dla mnie był to ogromny przywilej i łaska od Boga. Niech Jemu będzie po wszystkie dni chwała, aż do momentu, kiedy przyjdzie i na wieki, kiedy będziemy Go wielbić. Amen.